Cześć, w tym odcinku dotyczącym sklepów internetowych pokażę Wam, w jaki sposób na przykładzie sklepu internetowego tworzonego na darmowej platformie e-commerce PrestaShop możecie wyeksportować dane do pliku CSV, a potem ten plik CSV, o którym wspominałem w poprzednim wideo, więc sprawdźcie na moim kanale, możecie zaimportować do Microsoft Excela i dokonać kolejnej analizy. Więc tak, tutaj mamy Workbench'a, MySQL Workbench. Jeżeli nie wiecie, co to Workbench MySQL, to zapraszam Was na playlistę bazy danych na moim kanale. I teraz tu mam bazę danych PrestaShop, która przechowuje i tabele, które przechowują informacje, tutaj przykładowy sklep e-commerce. I teraz nas interesuje tabela PS Supplier. PS Supplier tabela zawiera informacje na temat naszych dostawców. I teraz chciałbym wyeksportować te dane do postaci tutaj Microsoft Excela, żeby potem dokonać na przykład analizy za pomocą tabel przystawnych. Pokażę Wam, jak to się szybko robi, więc tutaj jest taki przycisk Export Record Set to External File. Wybierzcie sobie tu CSV, widzicie, znacie, macie wiele formatów, SQL na przykład, ale my wybierzemy CSV i naciskam dostawcy. I teraz zwróćcie uwagę, proste, wchodzę do Excela, Data, From File, Import. I teraz wejdę tam, gdzie zapisałem ten plik dostawcy. I zwróćcie uwagę, pojawi mi się charakterystyczny kreator. Tu mam oddzielone wartości przecinkiem, więc zmieniam na przecinek. I zwróćcie uwagę, tutaj zaznaczam, gdzie mają być umieszczone. I zwróćcie uwagę, już mam swoje informacje. Patrzcie, jak to szybko zostało zrobione. Widzicie? Jak to szybko zostało zrobione przez Excel. I teraz widzimy, który dostawca jest aktywny, 1, 0, 0 to jest nieaktywny. I teraz zwróćcie uwagę, teraz bardzo prosto mogę sobie wstawić tak zwaną tabelę przestawną, pivot table. Więcej o tabelach przestawnych opowiem w jednym z kolejnych wideo. Tabele przestawne służą na przykład do analizy danych i zwróćcie uwagę, kolumna name na przykład i sprawdźmy szybko, czy jest aktywny, to co nas interesuje. Więc tu ukryję i zwróćcie uwagę, teraz widzę, kto jest aktywny, że mam dwóch aktywnych dostawców, którzy nadal dostarczają, a trzech nieaktywnych. Wyobraźmy sobie teraz, mógłbym tu zmienić na aktywne Euro AGD, jest moim dostawcą, tutaj muszę nacisnąć prawym klawiszem refresh i już mam, widzę, że trzech dostawców mam aktywnych. Więc widzicie, jak można łatwo nadzorować swój sklep internetowy przy użyciu właśnie tych plików CSV i eksportu. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak zaimportować taki plik z danymi na temat własnych produktów do sklepu internetowego do bazy danych MySQL. Więc tak wygląda proste. Na temat tabel przestawnych, tak zwane pivot tables, opowiem w jednym z kolejnych odcinków. Więc to wszystko, do usłyszenia, trzymajcie się.